W swoim najnowszym wpisie Marcin Prokop podzielił się z fanami swoim zdjęciem sprzed lat, na którym jako 12, latek był świadkiem jednej z najważniejszych w historii naszego kraju przemian. Jest rok 1989. Za kilka dni odbędą się wybory, w których zadecydujemy o dalszych losach naszego kraju, zaczął Prokop. Choć wtedy był za młody, by brać aktywny udział w głosowaniu, czuł, że chce być częścią tej zmiany. Jego młodzieńcza intuicja skierowała go ku popieraniu ruchu Solidarność, co podkreślił, wspominając o elektryku z wąsami oraz smutnym generale. Czytaj też wielkie poruszenie w TVN. Prokop pilnie padł przed Wellman na kolana. Niewiarygodne słowa doroty niewiele rozumiem z polityki i jestem za młody, żeby głosować, ale intuicyjnie czuję, że wolę elektryka z wąsami, który daje ludziom nadzieję, niż smutnego generała w ciemnych okularach, który ją odbiera? Biegam więc po mieście i razem z kolegami rozklejam plakaty Solidarności. Czy miało to wpływ na cokolwiek? Wierzę, że tak, wspomina Prokop. Mimo że Marcin Prokop jest zazwyczaj ostrożny w wyrażaniu swoich politycznych opinii, tym razem postanowił zaapelować do swoich obserwatorów o wizytę przy urnach wyborczych. Prezenter zdaje sobie sprawę, że wybór odpowiedniego kandydata nie zawsze jest łatwy. Zobacz również, proko podjechał ze stacji benzynowej bez płacenia. Skończyło się wizytą na komisariacie. Z tą samą wiarą chodzę na wybory. Nawet jeśli czasami wydaje mi się, że wybiera mniejsze zło. Ale jeśli żaden autobus nie dojeżdża dokładnie tam, gdzie chce trafić, wsiadam do tego, który podrzuci mnie możliwie najbliżej. Gdziekolwiek więc jedziecie, nie zostańcie na przystanku w najbliższą niedzielę. Pójdźcie zagłosować, apeluję na koniec. Zobacz też, Marcin Prokop nie mógł już dłużej milczeć w sprawie Wellman. Pilnie strzeżona tajemnica TVN wyszła na jaw. Dorota Wellman. Pokajała się przed widzami, to się już więcej nie powtórzy. Dorota Wellman jest zniesmaczona ludźmi na polskich plażach. Zamiast nich poleca Grecję.